Witam Państwa w mojej kawiarni, Café Blikle, przy ulicy Nowy Świat 33. Nazywam się Andrzej Jacek Blikle. Jestem współwłaścicielem firmy cukierniczej w czwartym pokoleniu, znaczy ja jestem czwartym pokoleniem, ale w tej chwili już zarząd sprawuje piąte pokolenie, mój syn Łukasz i moja synowa Małgosia. Będę odpowiadał na Państwa pytania, które zostały zadane przy pomocy internetu. Adam Śródmieście. Czym zaskoczy firma w najbliższym czasie? Konkurencja rośnie, rośnie w siłę i przyznam, że rzut beretem na Chmielnej robią pączki, takie, że kolejki ciągną się czasami na kilkaset metrów. Panie Adamie, konkurencja zawsze była i zawsze będzie, więc to jest naturalny element krajobrazu gospodarczego. I oczywiście konkurencji się nie należy bać, ale nie należy też jej lekceważyć. Ja nie lekceważę konkurencji na Chmielnej. Natomiast fenomen tego stojącego ogonka w dużej mierze bierze się stąd, że tam w ogóle nie ma lokalu sklepowego. Wszyscy klienci, którzy stoją, żeby kupić pączki, stoją na ulicy. No, a że czasami ich jest bardzo dużo. No na przykład na Tłusty Czwartek, to proszę zobaczyć, jaka kolejka u mnie stoi na Tłusty Czwartek. Ale oczywiście bardzo wysoko cenię pączki na Chmielnej. Cieszę się, że klienci stoją i tam, nie tylko u mnie, bo dla nas cukierników jest ważne, żeby budowało się takie przekonanie, że warto jest zjeść coś dobrego, słodkiego, a to, że klienci wybierają właśnie tą czy inną cukiernię, oznacza, że nie jest im wszystko jedno, co zjedzą, że to nie ma być byle jakie ciacho, byle by było słodkie, tylko właśnie coś, co dla tego podniebienia stanowi jakieś wyróżnienie. Natomiast czym zaskoczy firma w najbliższym czasie? No w najbliższym czasie może nie zaskoczymy faktem, że będziemy sprzedawać mazurki na święta, ale mamy parę nowych mazurków, jak co roku, a także jajka marcepanowe w czekoladzie, i parę innych rzeczy, o których można się dowiedzieć między innymi w internecie, w naszym sklepie internetowym na stronie www.blikle.pl. Lisek, pewno pan. Analogia cukiernicza. Woli pan mieszać czy lukrować? Ha, to zależy co. To zależy co. Ja w moim życiu naukowym starałem się mieszać różne dziedziny nauki. To właśnie oznaczało, że zajmowałem się matematycznymi podstawami informatyki. To była grupa zagadnień poświęconych budowaniu nowych zupełnie narzędzi matematycznych. Narzędzi przeznaczonych do budowania software'u, przeznaczonych dla inżynierów software'owych. Jeżeli inżynier, konstruktor samochodu, samolotu czy budynku siada do projektu, to najpierw wykonuje rysunek. Ten rysunek jest oparty na obliczeniach. Na podstawie tego rysunku wykonuje się potem produkt. I ten produkt najczęściej działa, ponieważ w rysunku, w projekcie inżynier posługuje się wiedzą zebraną przez pokolenia, no i w szczególności matematyką, dokonuje tak zwanych obliczeń. Produktami software'owymi jest tak, że najczęściej po wyprodukowaniu takiego produktu on nie działa. Wtedy się zaczyna proces testowania i usuwania błędów, który często pochłania 60 i więcej procent całego budżetu przeznaczonego na wytworzenie oprogramowania. I myśmy się właśnie zajmowali budowaniem takich narzędzi matematycznych, które dla inżynierów software'owych byłyby przydatne, bo te, które oni zastali w latach 50., 60. zeszłego stulecia, to były narzędzia zbudowane dla fizyki i dla astronomii. No, później również dla nauk społecznych, biologii, ale nie dla informatyki. Myśmy takie budowali, więc to było właśnie mieszanie informatyki z matematyką, a lukrowanie to jest takie wykończenie, robienie czegoś, to jest ten taki ostatni element, pewnego rodzaju dekoracja, która ma zachęcić
konsumenta, no konsumentem może być właśnie inżynier, może być czytelnik książki, więc ja myślę, że oba te i mieszanie, i lukrowanie, oba te aspekty, o których Pan pisze, są ważne i nadal to robię. Łezka. Jak wyglądają święta, Boże Narodzenie czy Wielkanoc w rodzinie Blikle? Ciekawa jestem, czy może Pan poświęcić czas na świąteczne leniuchowanie, rodzinne rozmowy o niczym i wysysanie ton ciast. O czym rozmawia się przy świątecznym stole, jedząc własne ciastka? Łezka. Proszę Pani, no... Boże Narodzenie zawsze spędzamy w domu, w rodzinie. Teraz to już jest duża rodzina, bo mamy syna, synową, dwoje wnucząt, rodziców synowej, siostry synowej, więc ta rodzina już jest dosyć duża. To jest tradycyjne Boże Narodzenie z tradycyjnymi potrawami, z choinką, z kolędami, z prezentami. Natomiast Wielkanoc tradycyjnie spędzamy u naszej bardzo, bardzo zaprzyjaźnionej rodziny góralskiej, u Basi Justaszka Gąsienica-Giewont w Zakopanem. Bardzo tam lubimy być. Oni są kochani, właściwie to już prawie nasza rodzina góralska. Niezwykle cenię, bardzo wysoko cenię kulturę góralską, język i ten sposób riposty, te żarty, muzykę, to zresztą też bardzo muzyczna rodzina. No więc jedziemy tam i to jest takie typowe góralskie śniadanie, wszyscy ubrani po góralsku, oczywiście górale, my nie. No i potem idziemy jeszcze gdzieś pewno na jakiś krótki spacer do Doliny Strążyskiej albo do Doliny Białego. No a rozmawiamy o tym, co jest miłe, co jest dobre, co jest pogodne. Staramy się, żeby te święta właśnie tak wyglądały.